Ej, żyga. Biegną, biegnie wilk. O kurwa, mamy ciepło. Strzelać! Pod ziemią, o chuj. Cały. Cofaj, Ernest, cofaj. Cofam. Za mną. Ja wiem, gdzie biegnę. O właśnie, do tych domów przed nami. Jest, dobiegliśmy, hura. Plus 10 do dowództwa. Dobra robota, pada. Chyba ci trzeba ci powierzyć dowództwo. A już mi się nie chce, bo ja się chcę wziąć. Uwaga. Delikatnie. Kurwa, pojebana gra. Dwa kamyszki i delikatnie trzeba się połamać. No kurwa, ja tam mam już zjadłem spaczenie z modu. Kręgosłup złamany, roślinka, kurwa, niesiecie mnie na noszach. Wiesz, na modzie to potrafiło przecież z byle czego. Spadłeś nagle, kurwa, jedna noga rozjebana i czołgaj się, kurwa, do szpitala. No kurwa, tak było. No tak było, no. Przeważnie się wtedy po prostu zabijało, albo się respełniło. Noga złamana, to się praktycznie... No chyba, że ktoś miał morfinę, wtedy o, morfina dawaj, o jest. O kurwa, nie działa. Tylko, że morfinę to się tak rzadko znajdowało, że jasna dupa. Bo to było tylko w szpitalach i to w miastach, nie? Tak. A teraz jeszcze gdzieś więcej jest? No ale teraz masz w tych medycznych... Teraz szpitale zostały zmarginalizowane. No, bo generalnie, no nie, do wszystkich tych budyneczków, tych... medycznych co są teraz, to no nie było ich. Widzicie za mną? Poczekaj Mateusz, bo ja biegam ostatni. Ja biegam pierwszy i tak czterech stoimy, każdy się okręcach, dziewiętny, a Matego nie ma. Jesteśmy na tej drodze. Dobra. No patrzcie gdzie ja biegnę, kurwa. Ale... No biegliśmy cały czas za tobą. Ja pierdolę. Nagle zniknąłeś, wszyscy się okręcają, what the fuck. Jasny, no jesteś agenty. Ładny komedia. Znaczy ja bym ich pokierował, ale stwierdziłem, że już rezygnuję z dowództwa, no to... No chuj, nie? Zatrzymam słowa. Kurwa, niebezpieczne kamienie. Kostka skręcona. Po robocie. Dawaj gips. Kurwa. Gipsujemy gościa. No. I było kiedyś tak, że nie było w ogóle tych niebieskich medycznych takich budyneczków, a teraz praktycznie na co drugiej wiosce jest taki budyneczek. To apteka. No a i tak na modzie to było, ile było tych szpitali na tym modzie, kurwa? Jeden szpital był w Elektro, jeden był w Czerno. I tyle. Jeden był chyba w tym Berezinie i tyle. Trzy szpitale zawsze były. No nie było w ogóle tych miast na północy. W ogóle ta mapa była mniejsza. No i generalnie te szpitale i tak zawsze były przeszukane, albo jakiś zawsze down na to camping, nie dało się wejść, kurwa, bo zabijał zaraz. Przecież praktycznie co drugi raz, jak podchodziłeś do szpitala, to ktoś siedział na dachu szpitala albo coś. Zawsze. Ale teraz już widzisz, chyba tak nie kampią, za duża mapa. Nie no, nie ma sensu tak kampić. Przecież my tak kampimy na bazie, to nawet mało nie ma. No właśnie, mało jest ogólnie tego. No bo ciężej jest w ogóle snajperem tutaj być w tej grze. To już na modzie to znalazłeś sobie DMR-a i mogę pizgać, a tu no. Znajdź najpierw snajpę, lunetę, tak. Gili se zrób kurwa, 5 godzin będziesz go robił. Tutaj logiczną rzeczą to jest co? SVD znajdź to jest w ogóle skandal, tego nie idzie znaleźć. A znajdź sobie na przykład... Drugi raz grałem i znalazłem, ja nie wiem o co chodzi. Pierwszy raz w bazie wojskowej byłem. Z tego co wiem to najlepszą snajpą to jest właśnie albo ten Blaze na plecach, to on ma dwa pociski, no i trzeba przeładować. Do niego idzie podłączyć lunetę, no i jeszcze można podłączyć lunetę do Winchestera, wiadomo, ma 5 pocisków, no i luneta, można mu podłączyć ładnie lunetę. No ale jeszcze karbajn jest jeszcze. No i jeszcze właśnie ten miałem mówić, właśnie ten karbajn właśnie, ten 3-5, no nie wiem, jakoś tam się nic, no nie wiem. No i on też jest dobry. No a takie, według mnie najlepiej to sobie wziąć kałacha, dołączyć do niego PSO, tłumik i tam ładować z niego. Według mnie. Kusza. Kolejne szpitalne mamy właśnie. O wilku mowa. Dobrze, wiemy gdzie jesteśmy. Ale sprawdzamy go czy idziemy dalej? No pewnie, że wiemy. Ja wiem wszystko. Tu jesteśmy. Nie, no idziemy dalej. Dobra. Za mną. Kurwa nie. O kurwa, co za bugi. Jebany kurwa, no... Płot. Bo to jest obiekt zamknięty. Mówiłem za mną kurwa, gdzie jesteście? Ja za kimś biegnę. Ja słyszę, że ktoś za mną biegnie, także chyba wyjdziecie za mną. Na modzie generalnie zawsze było tak, że najgorsze, lepiej było broń znaleźć niż jedzenie, nie? Szybciej znalazłeś broń i amunicję z tej broni. Tak. Niż jedzenie. No ale też zanim, przed tym patchem to jeszcze z jedzeniem też nie było problemu tutaj. Znaczy no, teraz w sumie... Chodzi mi o to, że teraz jest ciężej znaleźć żarcie, że to trochę bardziej podobne do moda jest. To chciałem powiedzieć, ale... Tutaj tam stoi zombie jak czeka na nas, chce nas przyjąć w ramiona. Jest gaśnica. Też tak z daleka ją widać, nie? Zobaczmy. Tym poleciał to. Ale teraz bym kuszą go zdjął. Ej. Poszedł sobie, olał nas. Zobaczę, że mamy przewagę liczebną. To jest mądry zombie. Mądry zombie. Dziwnie to brzmi. Kurwa, dobiegniemy tam dzisiaj? Tak, już blisko jesteś. Pewnie. Znaczy, ja wiem. Chciałem kolegów uspokoić, wiesz? Spoko. Widzę, że się niecierpliwią. Ja to tam wiem, że gdzieś... W szczególności ten gość w masce gazowej. Ja to każde drzewo znam. No astmę mam, no. To jeszcze gorzej. Chuj ci maska, ciężej oddychać. Ale chuj jest fajna. Mówiłem, że zaraz się udusi na astmę, ale fajna jest ta maska. Kurwa, pod jaką górką my się teraz wspinamy? Jeszcze nawet ich nie chcę. Teraz jest kulna. Ale tam przez krzaki szli. I wszyscy są? Czekaj. Jeszcze ktoś. Ja jestem za tam. Za mną wyjdzie. Za mną. Ja wiem gdzie jestem. To jest. Gotować się na ostrzał. Przygotować się na ostrzał. Borys stoi celowany. Uwaga, nalot. Nie trafili, spoko, idziemy dalej. Chcieli zrobić naród na nas, trafili w elektrozawód. Ładnie rozjebane co robi. Powiady były, zniosło. To jest jak napalm w Wormsach. Wiatr dmuchnął i wszystko uciekło na bok. O, to nawet bazukę mógł zdmuchnąć. Strzał z bazuki. I je wcelujesz w prawo, wiatr ten zabiera pocisk, zgarnia pocisk i trafia w ciebie. Proszę pamiętać zawsze, żeby z ziemi to podnosić, jasna dupa. Z ziemi się nie podnosi. Można chyba przez 3 sekundy. Zanim bakterie oblezą... SKS-a. Tak. I stanie się niezdatny do użytku. Bo one, bakterie, zawęgają się szybko w lufie i blokują lufę. I wtedy już koniec. Ty masz bakteriogan. Możesz zarażać. Kurwa, ja wam i dowodzę, to jest skandal. Jak przecież Ernest dowodził? Taki kurwa agent. Ernest nie wie nic. Ernest, słyszysz co oni o tobie mówią? On miał tylko jedno zadanie, miał doprowadzić nas do ciebie. No. Ale udało mu się, musicie mu pogratulować. Nie, to ty znalazłeś nas. Widzisz Ernest co nie mówią? Po prostu ja się nic nie wiem. To jest norma. Ty kurwa, to za ten sodowa? Ty oni coś jeszcze na pomocy będą dodawać, Konrad? Nie wiem, czy oni chcą jeszcze coś poszerzać. Po prostu widzisz jakieś puste pola po prawej. Czy kurwa, jak ktoś to... Jeszcze Moskwę kurwa dodadzą, ale to dopiero za 10 lat. Tak, i będziesz miał tam... Będzie beta. Jak dodadzą, to będziesz miał tam 5 FPS-ów. O kurwa. I się szczelaj. Wszyscy kurwa, full auto tam w kosmos. Dobra, to już są te lasy, poznaję, tak. Czuję tą woń. Tak, to są te, masz rację. Proszę się do mnie śmiać z przodu. A wy w ogóle macie kamizelki? Nie macie, nie? Czy macie? Ja nie. Ja mam kamizelkę. Ja mam. Ja se znalazłem. Jeszcze ja w tych namiotach tam, gdzie był koleś i go olałem. Nie miałem czego do niego strzelać. Ciepłym moczem. To miałem dwie bronie, ale oczywiście amunicji do nich nie miałem, jak to DayZ. Trzeba wyprodukować amunicję. Jestem hot. Kurwa, ładny maraton. Czekajcie, ogarnę tą dróżkę. Trochę kilometrów. No, jesteśmy już blisko. Już blisko jesteśmy, Mati, bo ja widzę coraz wąpę. Dobra. To już będzie gdzieś na lewo. Jak tą ścieżką biegniemy, czy włazimy w las? Nie, już tu włazimy. Jestem ciekaw, czy na tym serwerze nadal są ludzie, czy wszyscy wyszli. No jak, high population, kurwa. O, było. To dalej jest. My wychodzimy, patrzymy, o low. Yeah. Nie, non. O, jeszcze lepiej. No. Serwer wyłączony. Wszystko co się działo jest niezapisane. Wypierdala. No nic się nie działo. Poszliśmy. Dobra, to tu ciągi. Widzę wieżyczkę już. Druty kurwa. Ciągi, ziomeczki. Teraz za skoksem. Wow. Gdzie my to jesteśmy, ty? A no tutaj. My jesteśmy od razu przy tych barakach. Ale... No właśnie, trzeba uspokoić to gówno. Jasne, oj. Dziś pierwszy? Poczekaj, uspokój się. Obczałem wieżę. W razie czego mam snajper, to mogę strzelać do gości z kilometra. Dobra. Powiedzcie, kiedy to idę na środek i do obu mieszanego od razu. Idź. Ale kurwa, nie rób z siebie debila, tylko idź normalnie. Przede wszystkim trzeba ogarnąć ten budynek, co jest na środku. Czyli tam ktoś jest, czy... A w ogóle to jak my to robimy? Ktoś osłania, ktoś leci, czy wszyscy... No nie, no teraz idziemy wszyscy. Dobra. Jak on zobaczył więcej, zawsze jest możliwość, że się przestraszą. Albo zabiję wszystkich. Jakie jeszcze są? Gdzie to mieliśmy? Jest ta dziura w pocie. Tu. Chyba ktoś tu był, bo tu jest wyczyszczony i że jest biała kartka. Tu też mam białą kartkę. Ta biała kartka jest jak kop w dupę, kurwa. Patrzcie na te wzgórza, oni strasznie ludzie siedzą na tych wzgórzach. Wzgórza i ten główny budynek. Czyli budynek w kształcie L sobie już tam przeszukaliście, tak? Tak. Ten półokrągły Ernest przeszukałeś? Ten... Tak, okrągły przeszukałem, teraz jestem tutaj w barakach tych od razu. Przeciwko... No, ciekawe. Pustki. Zero. Tam jest SVD, mówię wam. Chciałbym, kurwa. Ten kontener jest otwieralny? Nie jest otwieralny. 45 ACP. A to sobie wezmę. Jak znajdę magazynek do mojego pistola. Ja idę zobaczyć te kontenery na prawo. Ja mam magazynek do FNX-45, więc... Ej, to dawaj! Ja mam ten pistolet. Aha. Patrz tutaj, do drugiego pokoiku. Ja ci rzucę to. Plecak na 35 slotów. Okej, to proszę, masz to. Ale brązowy? Chce ktoś? Dzięki. Kamizelka. Ja chcę. Bo ja nie mogę. Nie dam ci. FNX 45, ale broń. Tu jest, na wyżej jest kamizelka. Nie wiem, czy to ty chciałeś? Nie, ty nie chciałeś. Ja chciałem. Ale... A to jesteś ty? No. A tak, bo ty nie masz hełmu. Ja mogę komuś w takim razie oddać CR-75 pistolet. Ma ktoś ochotę na niego, czy nie? Ja nie mam żadnego pistoletu, ale ja mam shotguna w razie czego na zapas. Ty właśnie, była amunicja do shotguna, czemu jej nie wziąłem? Ja mam, jak w razie czego, ja mam 10 pocisków przy sobie, 11 nawet. Jak będzie ci brakowało, to się zwróć do mnie. Okej. No tu była, to sobie wezmę, kurde. No to co, mam wyjebać to CR-75? No ja mam. Dobra, wypierdalam. I amunicję 9 mm na raz, na razie zostawię. Ja nawet też mam na razie plus. Okej, jesteście? Ja tu gdzieś biegam koło tych podłużnych. Dobra, wpierdalamy się na główny budynek. Ten duży, tak? No. Wpierdalamy się. Grają jeszcze ludzie, bo ich wyjebuję z serwera. Sygnał, że są. Ładna kurwa ekipa. Ja idę na dach. No, tu są kiki porobione w ogóle. Ale tu zombie znów w ziemi. Zombie w podłodze. Zamykam drzwi za nami. Ale tupiemy, ja pierdolę. Ładna ekipa. Czyszczone, fojra. Kurwa, stado słoni. Kurwa, to jest naprawdę ładne tupanie tam. Jakbym był sam na dachu i bym słyszał takie coś, bym był tam ostrany. Na dach nie wchodźcie, bo nie ma po co. Ja się obraz podziwiać. A to jak chcesz, to proszę bardzo. Szukam potencjalnego zbiórka na środku w holu. Dobra, ja już szukuję się na zombiego. Gotów? Do czego? Co idzie? Nie wiem. Trzeba chyba iść dalej, nie? Do namiotu. On otwiera drzwi, a my wszyscy kurwa w zombie. No ale ja tu jestem jeszcze, co nie? Nie bać. Odsuniesz się. Tak patrzę tylko na wzgórze. Padnij. O, 7,62, 54. Enes, powinien teraz tego headshota zgarnąć. To do Dragunowa jest. Tak, coś wziąłem. Dobra, gdzie idziemy? Do namiotów trzeba iść. Czekajcie na dowódcę. Czekajcie. Jestem tutaj. Obecny. Zombie. No przecież jest beda. Zombie. Dwa biegną. Ale ci nie będę przeszkadzał, bo widzę, dobrze ci idzie. A nie chcę ciebie zabić. Ej, goni nas zombiak. Spokojnie sobie poradzi. Dojechał go. Dobra, to lecimy stąd. On ma kamizelkę. Nic nie miał. To szafki ktoś sprawdził? Tak, tak sprawdziłem. Okay. Dalej. Go. Z chałupy. O, to wszyscy są. Spotykamy się pod posągiem Putina. Tam Stalina, czy człowiek tam jest. Dalej za nami. Bohater Czarnorusi. Czemu tutaj tyle tych kijków sobie leży? Tak o z dupy. I amunicja, patrz, papier tam leży, kurwa. No. Przecież ta baza jest kurwa pusta. Pustoszka. Zbierali wszystko i się wylegowali. Skurwy sobie. Chciałem sobie wejść na ten murek i zaskoczyć, ale stwierdziłem, że się połamie. O, to jest możliwe. Mądra decyzja. Żeby z niego zejść. Tu jest barak. Kurwa, lecą na pałę, wyjebałem. Ja mi się wydaje, że nawet jak dwie osoby nas widzą, to raczej nie będą nas atakować. Tak ze trzy by nas atakowały, mi się wydaje. No może ktoś jest debilem. Ja podniosę ręce, to wtedy do mnie nie będą strzelać. Na pewno. Pewnie tak. Jak tam baraczek? Pusty? Pusty. Tu jedynie okulary biorę. Specjalnie przyjechaliśmy do bazy Flizak po okulary. Dobry pomysł. Okulary, chodź, okulary. Ja tak biegnę tyłem. Umiesz być tyłem? Nie umiesz być tyłem. Teraz to, puf, wszystko wybucha i nie ma nas. Tu się musi kiedyś coś respić. Kurwa, zombie. No respił się. Idziecie tam z tego baraku? Hangar Duden. Tu są już namioty panów. Kurwa, nie ma pusto. Żadnych. Wszędzie pusto. Chujowa taka impreza. Tu w namiotach jest. Tu ciężko się strzela z kimś w ogóle. Podarus, ty idziesz? No nie wiem, gdzie wy jesteście nawet. Dobra, wyjdźcie, to tam. Wiem, gdzie są namioty. To my poobserwujemy te namioty. Jak doszedłeś z tych bunkrów, to idź w prawo. Jesteś tu gdzieś? O. To kurwa zaskoczenia narciarska. Nie wiem. Kurwa zombiak. Nie wiem, gdzie byście dokładnie pobiegli, ale ja tu poszedłem troszeczkę z badą pod górkę. Panujemy na cesarze. O, tutaj obok nas jest właśnie. Po prawej waszej. Siema. Jo. Idę się z nimi zaprzyjaźnić. Halo, to ja. To ja idę. Będę. Chodź, zobaczymy, zobaczymy najpierw te może... O, dobra, to ja idę do górnych w takim razie namiotu. Jazda. O, zombiak za tobą pójdzie. Oj, oj. Albo na nas się jeszcze okręci. Nie, biegnie na ciebie. Czemu ja słyszę, jak ktoś chodzi po metalu? Wam powiem, że tych zębiaków jest sporo. My tego nie słyszymy? A pewnie w kontenerze jest. Ej, to jest 5,56. To jest do mnie? Tak. To jest do mnie? Heł. To jest ten plecak na 40 slotów duży. Podaję Matejemu, bo Matej ma małe. Gdzie miałeś tą amunicję, ziomek? Tutaj. I granat. Tu? I bipost może chcecie, co? Chcecie bipost? Low. Pyk. Ślicznie. Bipoda nie chcę. Też mam granata. Czemu? A ja go granaty brać? Ja go nie zamontuję, nie mam tej szyny takiej chyba. Aha. No. Czyli te granaty w ogóle brać, czy to jest... Ja biorę tam. O kurwa. Czemu jestem martwy? Wysadziłeś się granatem, wyciągłeś zawleczkę, idioto. Ja też wziąłem. Też jestem martwy. Ja, ale ja nie brałem granatem. Zabili nas. Ktoś nas zabił. Ale czym? Tak. Ale czym kurwa? Granatem. No ale... Wszystkich? Co się stało kurwa? Jordę. Jak my wszyscy zginęli naprawdę? Ktoś żyje? Ernest? No, ja żyję. To mów, co się dzieje kurwa. A wy nie żyjecie wszyscy? My wszyscy nie żyjemy. No nie. Ja tego słyszałem, 2 wybuchy. No, ja jeden myślałem, że będę wyciągnął zawleczkę granatu i się wysadził, ale po chwili w drugim namiocie też się wysadziliśmy. Co, 2 granaty nam rzucili? No. Ale kto? A co jak były zaminowane? A to można minować? Można, są miny. Co ty gadasz? Ale że w dwóch miejscach wepnęliśmy? Ale ja w jednym momencie... Ja z granatem nic nie robiłem. Ja granat po prostu wziąłem do ekwipunku. Nic tam nie klikałem. No nie, dobra, no nie, ale... Granat tak... by nas nie zabił, bo chłopie ten... No przecież no kurwa... No to co, my się na miny wszyscy wjebaliśmy? No niech Ernest tam jest, niech patrzy, czy tam ktoś chodzi, czy co. No kuźwa jestem tu, no nikogo nie widzę. No kurwa, to by musieli przecież do nas podbić i nam rzucić granaty. I to jeszcze w synchronizowanym czasie, że mniej, że nas i was. Weźcie jeszcze w DayZ rzućcie tak granat dokładnie. Tak, jeszcze rzuć tak granat, kurwa. Ja słyszałem tylko boom i czarny obraz. No. Ja to samo. No to ja to samo. Ja najpierw słyszałem ten wybuch, i potem zginął Beda i potem my. No, ja jak wybuchł Beda, to ja chciałem wyjść z namiotu i nagle boom, obok mnie gdzieś. Jasny chuj.